każdy ma swoją drogę, niech on idzie swoją drogą sam w swoim tempie, bo może jest gościem, który prawda sobie tutaj truchta a to przybiega, czy zawodowy, maratończyk, robi kółka wokół niego i o stary, ale fajnie, chodź pokażę ci gdzie możemy pobiegać, są tyle w ogóle opcji i on wtedy mówi o, ho, 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 słuchaj, idę do domu mleko zostawiłem na gazie tak, więc to będzie mój e... argument chyba przeciwko, co ty na to? Cześć, witamy Was na podcaście Dobrych Rzutów, który to podcast będzie dzisiaj się odbywał w ramach realizacji tematów zadanych nam przez naszych patronów. Ja jestem Mateusz z Dobrych Rzutów i jest ze mną dzisiaj. Maciej z Dobrych Rzutów, cześć. A pogadamy sobie na temat, który zaproponował nam. Nasz patron. Przypomnisz, który Maciejów? Ja mówiąc już mi się myli. Ha, Mamy patronów. Jestem prawie pewien, że wiem, ale jeśli się pomylę, to to będzie głupie, więc. Pio. Dobrze pamiętam. Tak. E, też mi się tak wydawało, ale też nie byłem pewny. E, a temat, e, który temat, który dzisiaj omówimy, będzie brzmiał no, właściwie z kilka tematów zlepionych w, w jeden. Jak uczyć dobrego, dobrego grania w RPG? Jak zachęcać do lepszych systemów? Jak nie odstraszyć gatekeepingiem i elitarnością? Prościzna. 15 minut i zrobione. Odpowiedź udzielona. Wów, I dyskutowaliśmy, że ten temat trzeba zacząć od jeszcze czwartego pytania, bo trzy pytania to za mało. I pierwsze pytanie jest takie, czy są w ogóle lepsze RPGi? Bo Ktoś może no tak. powiedzieć, czemu w ogóle chcecie uczyć kogoś grania w lepsze RPG? Jeśli gra w RPG, no to co wam do tego, jak on się bawi, może bawi się dobrze. Czemu macie tutaj wchodzić z butami, żeby mówić, że są lepsze RPG? A po drugie właśnie, może nie ma lepszych RPG w ogóle, że doświadczenie jest tak indywidualne i tak zależne od gustu, że Wam tylko się wydaje, że gry, w które wygracie, są lepsze i teraz będziecie tutaj zgrywać mądrali i ważniaków? No to co? Ja szybko odpowiem moją odpowiedzią na to, która trochę omija problem, ale moim zdaniem jednocześnie go omija, ale też rozwiązuje. Wydaje mi się, że wybór i możliwości zawsze są lepsze. W sensie możliwe, że dla kogoś ten rodzaj, w jaki gra, jest satysfakcjonujący. Ale możliwe też, że nie jest najbardziej satysfakcjonujący, jaki mógłby być. I ja wcale nie muszę lepiej wiedzieć, czy ja mam dla niego coś lepszego do zaoferowania, ale jeśli po prostu znam więcej systemów, stylów gry, i tak dalej, tak dalej, i mogę mu zaoferować inne rzeczy do wyboru i do zapoznania, to jest całkiem możliwe, że on będzie miał większą szansę odnaleźć coś lepszego dla siebie. Czyli niezależnie od tego, czy obiektywnie istnieje lepsze granie, czy gorsze, wydaje mi się, bezdyskusyjne, że obiektywnie lepsze jest. Mieć wybór, mieć możliwości, rozumieć różnice w stylach, systemach i móc sobie je dobierać i korzystać z szerszego repertuaru. Po prostu. Mm -hmm. Chociaż twierdząc to, twierdzisz także, że istnieje obiektywne, lep obiektywnie lepsze granie w ramach jakiegoś stylu. Czyli może nie wartościujesz By... różnych sposobów grania, ale w ramach danego sposobu grania pewnie są lepsze i gorsze, skoro komuś możesz pokazać lepszy styl grania w ramach tego. Tak, tylko znowu, żeby uniknąć tej kwestii subiektywizmu, obiektywizmu, możemy powiedzieć, że wydaje mi się to niekontrowersyjne, że prawdopodobnie każdy może swoje własne cele w ramach swoich własnych preferencji spełniać lepiej niż spełnia obecnie. Mhm. Wiemy to z różnych innych dziedzin, na przykład, jeżeli ktoś trenuje jakiś rodzaj sportu, to zwykle staje się, ma już, na jakimś etapie ma sporą satysfakcję, ale, ale może być większą. Mhm. E, pokonuje się pewne bariery, rekordy i tak dalej, więc jest też możliwe, że w ramach pewnego stylu i pewnych założeń nawet jeżeli ktoś zostanie przy nich dowiadując się, że są inne to może z większą satysfakcją dla siebie e, te style realizować. I jak się rozmawia z RPGowcami o ich rozwoju, RPGowcami, którzy już gdzieś tam przeszli jakąś drogę to, to mniej więcej wszystkie te oczywiście są różnice w tym przez jakie przeszedł kto systemy, do czego dotarł mhm. ale to przekonanie, że Lepiej zacząłem robić rzeczy, które chciałem robić, albo jestem bliżej spełniania marzenia, które miałem od początku, ale teraz mam lepsze środki do tego, czyli lepiej realizuję sam siebie. Mm -hmm. To się przewija w tych opowieściach, czyli to nie jest tak, że ktoś przyszedł i mi narzucił, czyli wcześniej robiłem głupio, a teraz robię mądrze, chociaż takie historie też się zdarzają. Ale zwykle to jest takie, szukałem czegoś, a potem zna znajdowałem coraz lepsze środki i coraz więcej narzędzi, żeby to coś realizować. Mm -hmm. Myślałem o abstrakcyjnych argumentach, czy takich akademickich, ale pomyślałem też, że kurczę, no ja jestem też przykładem osoby. Ja czuję y, osobę, która gra lepiej. Na pewno w moim przekonaniu, i po drodze no, obie rzeczy się stały. Po pierwsze, odkryłem style grania, które bardziej spełniają obietnice, które ja w sobie noszę, rpegowe obietnice i pragnienia. Jest to po pierwsze. A po drugie, uważam także, znam teraz. Lepsze systemy i lepsze gry. A na pewno widzę problemy gier, w które grałem kiedyś, które też sprawiały, że ciężko było dobrą sesję. Uważam, że to są też jako game designer, to mówię z pewnym autorytetem, doświadczenia i też rozumienia teorii game designu, że tamte gry po prostu były, no, miały problemy, według mnie obiektywne. Także ja nawet będę bronił tego stanowiska, że gry mogły być obiektywnie gorsze. Oczywiście zawsze łatwiej jest to powiedzieć w ramach pewnego gatunku, bo. Czy Warhammer jest lepszy od. Eee, chcę teraz jakiś narracyjny system, który wszyscy znają, ale mało kto zna dużo narracyjnych systemów. Eee, The Printem Adventures niech będzie, o mój ulubiony przykład. Czy, czy Warhammer jest lepszy niż Fatem Adventures? No, jabłka i pomarańczy trochę ciężko porównywać, tak naprawdę. Mhm. Ale już czy Warhammer jest. Czy Warhammer jest dobrym systemem do realizowania obietnic tradycyjnych systemów, które. Obiecują mroczną, emocjonującą przygodę w, w mrocznym świecie, pełnym. pełnym Teraz zapomniałem o Tak, niebezpieczny Mroczny świat pełen niebezpiecznych przygód? Niebezpieczny przygód? Tak. E, tak. Czy Warhammer jest do tego najlepszym systemem? Mm, niekoniecznie. A to jeszcze jest pytanie: Warhammer i wszystkie, wszystkie style grania i, i praktyki tak. grania obudowane wokół niego? No niekoniecznie. niekoniecznie. To więc ja jest tak. Stwierdzam. Z pewnością, że istnieje przynajmniej jedna osoba, która, która przekonała się do lepszego grania i przekonałem się, ja się na YouTubie przekonałem, tylko poprzez, poprzez ludzi, którzy po prostu, no, nie nagrali wykład na jakimś, na Paksie, te wykłady się nazywają Beyond Dangerous and Dragons, jest nagrane przynajmniej dwie albo trzy wersje takiej prelekcji. Może trzeba będzie, tak? Także to polecam i, i, i tak to. No i oni zaczęli. Oni zaczęli od tego, że pocisnęli, pod podjęli po prostu, że jest słabe do wszystkiego innego niż schodzenie do lochów i dźganie potworów nożami, żeby ich skarby. I... To już właściwie płynnie przeszliśmy do systemów. Czyli do następnego pytania, które brzmi nie tylko, czy jest lepsze granie, czy są lepsze PEGI, ale też, no właśnie tego, czy ma znaczenie, w jaki system gramy. I tutaj przyjmujemy, wydaje mi się, to jest oczywiście to mógł być osobny temat i niuansowanie tego, ale mhm. myślę, że możemy się z różnych powodów zgodzić, że ma znaczenie, w jakie systemy gramy i warto jest różnych systemów spróbować i dobierać systemy pod swoje cele. Ja już nie chcę wchodzić na dygresję Warhammerową, bo ja ostatnio doszedłem do wniosku, że Warhammer w ogóle nie składał nikomu tradycyjnej obietnicy. Warhammer składał obietnicę klasyczną, czyli rozwijajcie swoich łotrów w świecie niebezpiecznych przygód, niech pną się w górę po karierach i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że Polacy i Inacy Trzewiczek to przerobili, bo już przygody do Warhammera wychodziły w okresie, kiedy Trat królował. I to okay. one szybko stwierdziły, tak, ale róbcie to przechodząc nasze oficjalne liniowe przygody. <laughs> <laughs> Więc jakby Urhamer szybko złamał sam swoją obietnicę, ale zostawmy tą dygresję. Może kiedyś będzie czas na kolejny podcast o Urhamerze, bo ten temat wraca. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że... Już mam w głowie pytanie, czy w takim razie, czy model biznesowy i publikowanie liniowych przygód może stworzyło trad taki, jakim go znamy i też w jego złych odsłonach wszelkich. No, jest taka teoria i dotyczy DD i Dragon Lens'a i zmiany DD w latach 80., więc tak, tak, to jest, jest, jest bardzo coś na rzeczy. Natomiast mhm. tylko uzasadniając się tą kwestię systemową, wydaje mi się, że to, i to będziemy mówić o tym w innym podcaście, ten temat jest teraz gorący u nas, ale to, jak się mają systemy do kultur grania, a moim zdaniem one się mają, one są w złożone interakcji jedno na drugie, w sensie nic nie wynika, one są splecione. Mhm. I teraz e, grając w inny system. Uczymy się też innego stylu grania, i, w, i wtedy, nawet jeżeli wrócimy ostatecznie do Walkera, na przykład tego symbolicznego, to będziemy w niego już grali inaczej. Będziemy grali z trochę innymi przyzwyczajeniami, będziemy wiedzieli, jakie rzeczy mogą robić gry. Nawet mhm. jeżeli nie będziemy ich robić, będziemy mieć szerszy ogląd. Nawet jeżeli postanowimy części rzeczy nie robić, to będziemy wiedzieli, że moglibyśmy je robić, a też brak, y, świadoma brak czegoś to jest jakaś rodzaj świadomości. To jest to, co mają często gry, które się cofają do jakichś dawniejszych designów, ale to nigdy nie jest pełny powrót, bo one się cofają, wiedząc dlaczego rezygnują z pewnych osiągnięć i jak chcą je zastąpić. Więc po prostu granie w różne systemy poszerza, poszerza naszą bazę możliwości nawyków, przyzwyczajeń, wyrabia nowe przyzwyczajenia, wyrabia nowe potrzeby, uświadamia nowe potrzeby często. To jest coś, co często mają ludzie przy, przy, i to jest powód, dla którego ja lubię namawiać ludzi do innych systemów. Dyskusja o Ironsognie często to mają wśród ich entuzjastów. Na naszym serwerze Discordowym jest trochę ludzi, y, którzy lubią Iron i przyszli do niego z różnych stron. Ja z tym systemem mam złożone takie relacje trochę rzeczy. Nie wiem, zresztą gadaliśmy o tym wielokrotnie, graliśmy przecież kampanię. Mhm. Natomiast na pewno Song ma moc y, otwierania różnych y, przegródek w głowie. I zwykle ludzie mówią, jak zagrałem w Irrnsorna, uświadomiłem sobie X, y, z. I wow, i jakby to zrozumiałem po raz pierwszy, poczułem po raz pierwszy, że inicjatywa może działać zupełnie inaczej. Czyli jest ten efekt eureki niemalże, czyli że nowe narzędzie sprawia, że wchodzimy jakby w nowy świat, spada nam jakiś bielmo z oczu w ogóle. Albo postrzegamy rzeczy po raz pierwszy inaczej, więc nikt mi nie przytłumaczy, że system nie ma znaczenia w tym sensie, że on ma po prostu moc dokonania takiej zmiany. Tak. I ta zmiana zostaje, w sensie nawet kiedy gramy w inne systemy, to nauczone na tej zmianie rzeczy gdzieś tam rezonują. Szukamy na przykład sposobu, żeby zrobić je inaczej w ramach innego systemu, ale już mamy uświadomioną potrzebę tego rodzaju. Albo wiemy, że coś się da i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli ważna uwaga tu jest taka, że tak naprawdę nie przekonujemy ludzi do lepszych systemów, bo w pytaniu pierwotnym takie, tak to było postawione, my ich przekonujemy do lepszego grania w ogóle, ogólnopojętego, do lepszej kultury grania, do lepszych, lepszego myślenia o RPG-ach. Także to nie jest tylko przekonywanie do lepszych systemów, co jest istotne. Te systemy są trochę drogą do, tego, do, do czegoś większego i teraz, okej, okay, same systemy oczywiście mogą być dobre same w sobie i to też jest jest pewna wartość, ale czuję, że jeśli ktoś idzie ku temu lepszemu graniu, to już będzie w stanie sobie ten system dobrać. Z tych, tak. po których będzie się tam spinał. No któryś mu się spodoba, ale że przekonywanie konkretnie do systemu zwłaszcza takiego, że to jest najlepszy system i graj w niego, bo jest najlepszy to może być podejście, podejście chybione tak, hmm. tak i to ono też prowadzi do takich dyskusji, które często są w internecie na no, tych takich słynnych, memicznych już dyskusji w wyższości u nad D&D i odwrotnie dyskusji, które są fundamentalnie nieciekawe, bo przypominają po prostu starcia kibiców i widać, że tam właśnie nie chodzi o to, żeby nawet rozpracować, co realnie te systemy różni, tylko zwykle się to spada w takiej dyskusji, w cyklu, gdzie jest fajniej zrobiony pancerz. No I to już jest nieźle, bo to już jest jakiś rodzaj merytoryki, ale to jest jakby chęć po prostu przekonania kogoś, że się myli, gdzie to bardziej chodzi o to, żeby ktoś, to jest bardziej przekonanie kogoś, żeby wyruszył w jakąś drogę. Mhm. I, I tak jak często, tak jak dla wielu kamerowców, wyruszeniem w drogę może być przełamanie się pierwszy raz do D&D, tak, dla wielu ludzi na świecie trzeba pracować nad tym, żeby porzucili DNT. Mhm. Więc to nie, to nie, nie ma obiektywnej jednej drogi dla każdego, gdzie po prostu pewne systemy są złe, a inne dobre, że są mhm. good guys, bad guys, tylko każdy ma gdzieś, zawsze dobre jest wyjście gdzieś poza. I często to, co, to z czego jed, jeden musi wyjść, jest czymś, do czego inny może dojść. Na przykład podejrzewam nawet, to już stałem trochę prowokacyjną tezę, ale że jest już trochę takich ludzi, RPG-owców, którzy. Weszli do grania od PBTA i są fanami PBTA i tego, co PBTA daje. Uh -huh. Ja to bardzo szanuję i lubię ci ludzie, zwykle wiedzą, czego chcą i tak dalej, ale zawsze mam pokusę powiedzenia, ale weźcie sobie, zagrajcie w to normalne DD, to też wam coś otworzy, to też wam coś pokaże. Uh -huh. Że jakby, że sama droga i rozszerzanie sobie tej palety i świadomości tego, nawet jeśli masz potem stwierdzić, to nie jest do końca dla mnie, ale wezmę z tego coś tam, to już jest cenne. Ale dobra, bo wydaje mi się, że. Uzasadniliśmy dostatecznie na potrzeby podcastu, że, tak. jest, że jest sens. Przejdźmy do tego, jak to robić, żeby to zrobić, a nie zrazić kogoś i zdenerwować i obrazić. Tak, tak, tak. Jedna zasada, którą ja znam z ewangelizacji, cenna zasada: nie robić, nie robić z ludzi projektów. Jest pokusa, jest pokusa, że będziemy chcieli kogoś przekonać do lepszych systemów, nie dla tej osoby, tylko dla nas, żeby nakarmić swoje ego albo coś takiego. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Czyli chcemy poczuć się jako ci, którzy, no właśnie, otworzyli komuś oczy, zapisać go sobie, jak na naszą listę tych, których nawróciliśmy. I no, chodzi o nas, tak? O nas, o nas, o nas. Możliwe, że o nas jako o czempionów najlepszego systemu na świecie i tak dalej. Ale nawet i to jest jedno, natomiast możemy mieć, czyli możemy mieć złe intencje, ale możemy także mieć pozornie dobre intencje, czyli że chcemy kogoś nawrócić na lepsze systemy, no dla jego dobra, ale wciąż nie możemy robić z człowieka projektu, czyli do no, usuwać tego człowieka z tego równania, po prostu patrzeć na niego mhm. jak na dzieło do, dzieło do dokonania. Teraz mnóstwo powodów, dlaczego tak jest. Praktyczny, Jeden z ważniejszych praktycznych jest takich, że to się czuje. To się po prostu czuje. Kiedy ktoś przychodzi do nas w ten sposób z jakąś taką agendą podejrzaną, coś jest nie tak tutaj. On zapomina, on jakoś przetacza się przeze mnie. I bo jeden z objawów, które tutaj może się pojawić, to. Um, mówiliśmy o gustach i tym, że. Ludzie mają swoje gusta, ale mają swoje, mają swoje pragnienia, mają swoje doświadczenia życiowe. Są, każdy z nas ma w sobie dość złożony, złożoną układankę tego, co ostatecznie sprawia, że coś tam przynosi satysfakcję albo nie przynosi satysfakcji. I teraz, jeśli zrobimy sobie z kogoś taki projekt, to bardzo możliwe, że go zaszufladkujemy i się po tym przetoczymy jak, jak walcem. Więc w to znaczy pewnym sensie możemy sobie zrobić sobie z kogoś projekt, ale musimy to wszystko uwzględnić, więc wtedy już nie do końca z projektem. Wtedy właśnie traktujemy go jako, jako autonomiczną, indywidualną osobę, do no, której same niespodzianki teraz mówię. no Należy się szacunek. Ale szacunek w takim rozumieniu, że uważam, że trzeba zawsze zacząć od akceptacji tego, jaki ktoś jest, i bez stwierdzenia na przykład, że mój gust RPG jest lepszy. Y tak, to jest w ogóle ciekawa kwestia, też praktyczna, bo po pierwsze trzeba jakby, bo jeśli ktoś jest dobrym manipulatorem, to może kogoś, z kogoś zrobić projekt w taki sposób, że ktoś się długo nie zorientuje, ale jeśli się w końcu zorientuje, to może się zrazić na całe życie delpeków. Natomiast jeśli jest kiepskim manipulatorem, to można kogoś zrazić bardzo szybko. Może to jest lepsze, bo można kogoś zrazić na tyle szybko, że nie zdąży się zrazić delpeków. <laughs> Więc paradoksalnie y, może im, im gorzej, tym lepiej, jeżeli ktoś już podchodzi z takimi nie, nie do końca czystymi intencjami. Y, mhm, Także złe osoby, no, lepsze, są, lepsze są nieskuteczne złe osoby niż skuteczne tak, złe osoby. Tak, tak, tak. tak. Natomiast y, tutaj jest taki, taki rodzaj odpowiedzialności, y, 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 może nie tyle odpowiedzialności w takim sensie moralnym, ale takiej praktycznej odpowiedzialności, rozeznania gustu tej osoby i szanując ten gust jakby za Odniesienia się do jego potrzeby. Czyli najpierw trzeba tą potrzebę rozpoznać, czy to poprzez rozmowę, ale to czasem nie ułatwia, bo ktoś nie ma jeszcze słownika, o tym zresztą też powiemy. Ktoś może nie mieć jeszcze słownika rpg żeby swój gust wyrazić. Może mieć tylko pewne intuicje, bo on już ma jakiś gust dotyczący opowieści, fikcji, potrzeb, zabawy społecznej no, różne, różne rzeczy składają się na przyszły gust RPG-owy. Ktoś jeszcze go nie ma, bo dopiero wchodzi do rpg ale ma potrzeby, które się kiedyś zlepią w gust RPG-owy i one dotyczą i atmosfery przy stole, i typu spotkania. I stopnia powagi, i rodzaju opowieści, i rodzaju konwencji literacko-filmowych, które RPG emulują, mnóstwa rzeczy. I rozpoznawanie tego wydaje mi się takim podstawową umiejętnością kogoś, kto chciałby ludzi wprowadzać do RPG-ów. W sensie, jeśli ktoś ma taką ambicję, to chyba to jest umiejętność, którą powinien najmocniej rozwijać. Czyli z jednej strony wywiad, a z drugiej strony obserwacja tam, gdzie wywiad nie działa. Nie dlatego, że kogoś nie szanujemy i uważamy, że wiemy mhm. lepiej. Tylko dlatego, że on po prostu nie ma możliwości wyrażenia tego, więc nie możemy go zapytać, yy, to co jakieś PBTA, to, to jakby to jest przykład, no ale to jest trochę coś takiego, nie? Czujemy, że może to jest dla niego, ale musimy to rozeznać inaczej niż pytając go, bo on nie ma nam jeszcze nic do powiedzenia i to jest normalne, bo skąd ma to wiedzieć. Mhm. Z drugiej strony, to co mi otworzyło oczy na nie mainstreamowe RPG, to był wykład, to była prelekcja. Prelegenci nie znali mojego gustu erpegowego. Mhm. Oni mówili w ciemno. Yy, I no teraz, właśnie, czy mogę wyjść na prelekcję reklamując jakiś system, zachęcając do niego ludzi, skoro ich nie znam? No, praktyka pokazuje, że mogę i to czasem działa. Więc teraz niekoniecznie trzeba znać czyjś gust, żeby go przekonać, yy, ale i tak podejście jest ważne. I to podejście, czyli nie znając gustu, ja chcę przyjść z atrakcyjną propozycją no chcę mu to sprzedać, ale sprzedanie w dobrym sensie, bo sprzedać, sprzedać oznacza, że mm, właściwie nie w tym manipulacyjnym, że chcę wmówić mu potrzebę, którą ma, tylko jakoś przemówić przemówić do jego pragnienia, których go może sobie nie zdawać, że ma, ale no tutaj się skontaktować tego, i... Ale idąc, idąc dalej tropem tego wykładu i tego konkretnego, o czym on był, czyli o tym, że warto grać w inne systemy niż TND mhm. Możliwe, że takie prelekcje są skuteczne tylko wtedy, kiedy ich autorzy zrobili to, o czym mówiłem wcześniej, w bardzo dużym sensie. W sensie ludzie są ogólnie do siebie w miarę podobni. I mhm. teraz, jeśli bardzo dużo ludzi ma niezrealizowaną jakąś potrzebę i ktoś zaobserwuje to, że jest pewne częste zjawisko tego, że jakaś potrzeba przez jakieś RPG nie jest spełniana i wielu ludzi prawdopodobnie się frustruje albo mogłoby mhm, lepiej, a tak. jeszcze o tym nie wiedzą, to on może zrobić na masową skalę tą rzecz, o której ja mówiłem, że warto robić indywidualnie, bo odpowiada na problem, który wyrósł w bardzo wielu miejscach. I no i jakby kwestia traktowania D&D i jako wytrycha do wszystkiego jest jakby globalno-RPGowym problemem do dzisiaj, więc zaadresowanie go kiedyś było y, czymś, co można było wykoncypować, a jednocześnie zrobiło tą rzecz, czyli odpowiedziało na prawdziwą potrzebę ludzi, którzy mają gust szerszy niż to, czyli ludzi, którzy chcieli RPG-ami robić coś innego, ale brali jedyne znane sobie narzędzie, no i albo z pewnym niezadowoleniem godzili się, że ono nie działa i może takie już są RPG y, Albo się nie godzili i frustrowali i chcieli te RPG zostawić. Bo zawsze będzie część ludzi, która nie będzie, dla których ta potrzeba podrapania nie będzie na tyle silna. Albo mhm. ich potrzeby będą się pokrywać z tym, co daje D&D z ich mistrzem gry w 85%. A te 15 jest czymś, co czasem lekko ich swędzi, ale nie na tyle, żeby obejrzeć prelekcję. I też tak. jakby też są tacy ludzie i zawsze będą. nie? Tak, ale bo ja się faktycznie w ogóle zapędziłem trochę w tym myśleniu o indywidualnym guście, które jest ważne, ale tak, to co mówisz, ludzie nie są aż tak różni. Teraz nie jest tak, że jak jest milion graczy RPG-owych, to będzie istniało milion różnych systemów, bo nie da się inaczej. No jednak, jednak jest jakieś pogrupowanie, no i nie ma miliona absolutnie różnych pragnień RPG-owych. Tak. Teraz, w ile jest typów graczy, bo to jest trochę takie pytanie, czyli na ile sensownie da się to zgrupować? Czy jest ich 5, 10, 30? Nie wiem. Fajnie Chyba byłoby kilka wiedzieć. podziałów po prostu. Tak, są takie oddolne różne podziały. Widziałem, że różne podręczniki, różne systemy, strony, cokolwiek to robią, tych typów graczy gdzieś tam ileś krąży. Teraz znowu, typ graczy niekoniecznie odpowiada preferencjom systemowym, ale. No dobra, no i wchodzimy też w różne tematy podziałów, typu te kultury grania, które próbują to jakoś uogólnić i wtedy odkryć, że może ta osoba gra w D&D, a ona może chce opowiadać opowieści, od tego są lepsze gry. I, w sensie, I to chce jeszcze je współtworzyć na sesji, chce to kreatywnie, no, chce pisać scenariusz i no i wtedy wiemy, że mówi o innym gatunku gier i tak dalej, i tak dalej, czyli... Tak, tak. Czyli a wchodzimy... Wchodzimy w, w jest jeszcze To jest prosta kwestia. No. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest względnie prosta. To jest kwestia y, emulowania jakiegoś gatunku filmowego czy, y, y, czy, y, czy literackiego, y, która jest trochę poza RPG-owa, a jednocześnie super RPG-owa, bo ona jest głównym napędem, dla których ludzie w ogóle chcą. Chcą przeżywać rzeczy jak w filmach, chcą przeżywać rzeczy jak w książkach. Mm -hmm. I y, możliwe, że nie wiedzą, bo to jest taka prosta rzecz, tutaj wielu ludzi może nie wiedzieć. I dużo systemów. Yy, ba. W polskiej kampanii siódmej yy, edycji Zewktulu, Zewktulu odnosił się do tej kwestii. System wielki, mainstreamowy, którym postrzegamy raczej jako od tego trzeba odciągać, mm -hmm. ale Zewktulu w swojej kampanii Black Monkey zrobili coś bardzo mądrego. Powiedzieli, hej, myślicie, że RPG to jest tylko tuczenie goblinów yy, w pseudo-średniowiecznym fantazji, że to jest nie dla was, bo nie chcecie udawać rycerza albo elfa a co powiecie na bycie bibliotekarzem w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy to nie brzmi jak coś poważnego i jak kryminały, które czytacie? I popatrzcie, RPGami można robić zupełnie inne opowieści i historie. I to było bardzo mocne w tej kampanii, i to, i, a ta kampania odniosła wielki sukces. Więc mhm. robienie tego samego, tylko szerzej, City of Mist to robi. Bardzo podkreśla to, jaki rodzaj fikcji yy, emuluje. Taki, który jest też dość popularny. Komiks, trochę komiksowy, trochę noir. Dużą niszę, o której ludzie mogą nie wiedzieć, że RPG mogą to robić. Więc to jest jeszcze taki krok, gdzie jeszcze te potrzeby nawet nie są jeszcze stricte RPGowe, czyli nie zastanawiamy się, jaką kto ma agendę kreatywną na przykład, tylko y, co chciałby sobie poopowiadać, mówiąc tak kolotwialnie, I, 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 i nie wie, że może coś innego y, niż fantazy, y, albo wymyśla, y, jak przerobić DD5 na to, żeby. Grać rewolwerowcami na Dzikim Zachodzie, nie? bo, bo tak. w to by sobie pokrało. Tu dochodzimy też trochę do problemu, problemu Apple'a. Czy ludzie nie wiedzieli, że chcą iPhona, póki nie dostali iPhona? Czyli takie całkowite uogólnienie diagnozy czyjegoś gustu RPG'owego i dania mu tego jest też zadanie możliwe, że niewykonalnym, tak w ogóle często. I nie tak się przekonuje ludzi do rzeczy bardzo często, tylko My stajemy się czempionem jakiegoś sposobu, czegoś, co my znaleźliśmy cennego. No bo czy ktokolwiek z nas będzie znał wszystkie RPG, żeby wybrać najlepszy system dla kogoś, nie, będziemy wybierać z tego, co my sami znamy. I będziemy, i będziemy. No i to będziemy sprzedawać, tak to nazwijmy. I teraz tak. faktycznie, czy to Zew, Cthulhu, City of czy Dragons, cokolwiek to będzie. Myślę, że właśnie, że stanąć, stanąć do takiego przekonywania trzeba zawsze ze świadomością, że przekonujemy. Może też warto zawalczyć o świadomość tego, że przekonujemy do czegoś cennego. Faktycznie, hmm. jeśli uważamy to za warte przekonywania. I może warto w ogóle w sobie przepracować tą myśl, co w tym jest cennego, co mi się podoba. Bo e, tak Część porażek tak, ale... przekonywań może wynikać z tego, żeby sami trwamy w jakiejś dziwnej, dziwnej relacji do tego RPG, którego gramy jeśli się źle bawimy, a teraz próbujemy kogoś przekonać i to jest trochę skazane na porażkę wtedy, bo Czemu to Można próbujemy ich, robić? Czy czasem próbujemy to robić, dlatego żeby samych siebie przekonać, że to jest fajne? No i to... A to też, to też, tak. No. Ale no to są rzeczy, których jakby, których nie rozwiązać, no to są rzeczy, które trzeba rozwiązać w sobie, mhm. e, których nie rozwiąże metodologia. Natomiast coś, na co warto mieć świadomość, to jest to, bo powiedzieć, to jest super ważne, żeby samemu znać wartość tego, do czego się przekonuje, ale drugą stroną tej monety jest to, że trzeba zaakceptować to, że ten ktoś, kogo przekonujemy, szczególnie jeśli on ma już jakieś doświadczenie jak że to, co on robił, też ma jakąś wartość. Mhm. E, czyli, że my chcemy pokazać mu lepiej, mhm. e, ale nie możemy zacząć od tego, że. Znaczy, możemy. My możemy nawet tak uważać. Natomiast to jest ten moment, kiedy moim zdaniem trzeba powściągnąć nawet jakiś, jakąś szczerość w imię tego, że e, nie znamy potrzeb tej osoby i przede wszystkim. E, za, za, zaplątałem się trochę, ale nie na tyle, żeby przerywać, tylko. E, żeby zacząć od początku tą myśl. Ktoś gra w jakiś sposób przy stole. My moglibyśmy obserwować tę sesję i stwierdzić, że ta sesja ma mnóstwo wad, jest ogólnie słaba. Mhm. I moglibyśmy mocno krytycznie tę sesję zdiagnozować i, i pokazać bardzo trafne, dobre narzędzia, gdzie mielibyśmy rację. Ta osoba grałaby dzięki temu lepiej. Ale jeżeli my zaatakujemy doświadczenie tego konkretnego człowieka, w tej konkretnej grupie, który jakoś jest dla niego ważny i przyjemne, to atakujemy człowieka, bo my się składamy z naszych doświadczeń. I, i nasze życie to jest to, jak my spędzamy czas. I jeśli ktoś lubił, jeśli ktoś przegrał dwa lata w Warhammera, trudycje, w liniowe przygody na house które ogólnie były kiepskie, ale jednak to go wciągnęło w RPG, i wtedy mhm. po raz pierwszy poczuł ten zew przygody. I on czuje, że może można lepiej, ale my nie możemy zdeprecjonować jego doświadczenia bo my nie znamy wszystkiego kontekstu. Tam są poza rpg konteksty. Może prowadził mu te słabe sesje jego najlepszy kolega, który pokazał mu te rpg I on już jest zwią emocjonalnie związany z tym faktem, że on wszedł tą bramą. E I mm -hmm. my po prostu trochę nie mamy prawa e zaatakować tego. E Powinniśmy raczej powiedzieć, dobrze, że wszedłeś, którędy byś nie wszedł, chodź dalej. Niż powiedzieć, nie, 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 wyjdź, zburzmy to wejście, którym wszedłeś, i zacznij od nowa. Nawet jeśli to mogłoby praktycznie tak na chłodno być lepsze dla jego nawyków, ale po prostu no, zawsze, kiedy się zaatakuje czyjeś doświadczenie, które jakoś tam było pozytywne, to się atakuje człowieka, no po prostu tak jest. I, i tak. jeśli faktycznie chcemy przekonać, to, to nie możemy tego robić. Tak. Chyba, że chcemy wygrać dyskusję w internecie, poczuć się świetnie, no to wtedy możemy i no, to robi wiele osób na grupkach no ale jakby... No ale przy okazji sprawia, że ludzie się bunkrują w swoich, w swoich poglądach, Dokładnie budują tak. twierdzę, no i, no i tak to się... Jak to się potem kończy, to wiemy. Wiem, o czym mówisz, ja jestem... To tego głównie jestem winny we wszelkim przekonywaniu. Też tego błędnego poglądu, że obiektywna prawda zwycięży. I jakkolwiek jej nie przekażę no to skoro jeśli przekazuję obiektywną prawdę i zrobię to tylko dość precyzyjnie, to jest pewna pokusa też, to, to to zwycięży, tu jest też pokusa takiego braku delikatności, czyli, że jestem w stanie jestem w stanie precyzyjnie uderzyć w system, a nie w doświadczenie człowieka. I że mogę zjechać DND od góry do dołu i że ta osoba nie weźmie tego do siebie, bo powiem na końcu, ale rozumiem, że ty się dobrze bawiłeś na swoich sesjach. Mm, więc... Bo to wtedy brzmi jak obelga na zasadzie pokazałem ci, że nie da się bawić dobrze na tych sesjach no ale rozumiem, że ty bawiłeś się dobrze, co mówisz takim zdaniem, no mówisz jesteś, jesteś... 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 Tak, jesteś no. upośledzony no. no rozumiem no to smutno mi, że współczuję tak. ci, że jesteś upośledzony, ale Mogę cię tego, mogę wyleczyć, tylko musisz zostawić to wszystko za sobą, Tak, no to w sumie brzmisz wtedy jak ten sprzedawca MLM-owy, który ten MLM-owy. No ale ten sprzedawca, tak, który przychodzi do ciebie i Jesteś, jesteś, promienie kosmiczne cię zatruły, że sprzedam ci olej, który cię wyleczy z tego. Tak, ale też zauważ jedną rzecz, że nieprzypadkowo tak bardzo memiczne, memiczny jest tak zwany fachowiec, który przychodzi do ciebie, mhm. kiedy masz awarię na przykład, i mówi, no to jest jakby taki żart, jakby, który powraca zawsze. I nieprzypadkowo, ludzie go zawsze zapamiętują. Uu, kto to panu tak spierdolił, albo kto to panu tak położył, to jest jakby klasyczny wątek i on atakuje swoją konkurencję i robi sprytnie, ale zawsze czujemy się teraz zaatakowani, bo my wynajęliśmy, kogoś nam to tak położył mhm. e, i teraz jest nam głupio przed nim, że to zrobiliśmy, to nie jest najlepszy sposób, żeby zacząć, e, moim zdaniem, w sensie on po prostu się przyjął, bo ludzie lubią atakować pracę innych gorszą, nawet jeśli ona jest obiektywnie gorsza, nawet jeśli ktoś zepsuł, Hmm. Ale to jest zawsze trochę atak na tego, kto podjął taką decyzję, i kiedyś tam na jego odpowiedzialność i poczucie, że popełnił błąd, że wybrał źle, że zrobił głupio. I teraz, może czasem mamy do tego prawo, w sensie, może jest, może jest, są potrzebni ludzie na świecie, którzy innych ludziach muszą wywoływać ten dyskomfort. Ale to nie mogą być ludzie, którzy jednocześnie chcą gdzieś zaprosić. W sensie, że jeśli chce się przyjąć tą funkcję, nazwijmy to trochę takiego błazna szydercy i możemy uznać, że ona jest potrzebna. To nie możemy jej połączyć z funkcją nauczyciela i przewodnika, bo jeśli to będzie ten sam człowiek, to on to nie zadziała, po prostu. Tak. Tam jest jakaś granica. Myślę, wracamy do tej prelekcji tych gości, bo oni byli krytyczni yy, co do DD. Chociaż nie jakoś strasznie. Właśnie oni ładnie szli po tej granicy, że jednak jest, była jakaś sympatyczność w tym, co mówili i myślę, że czułem jakiś szacunek, że oni jednak przekonują mnie, bo są dla mnie lepiej. A czy na pewno od nich było czuć taką pasję, że oni są przekonani, że oni znaleźli fajne gry? To jest w, o, to mhm. w ogóle czuć od nich co robi tutaj bardzo dużo um, tak. w, w czymś takim, bo to jest jednak, to jest świadectwo ich, świadectwo świadka, który doświadczył, a nie plan sprzedawcy. Także... No właśnie, świadectwo bo... świadka, czyli trzeba zaprosić do siebie na sesję. Tak. Jeśli się wierzy w to, co się mówi, to jest to ostateczny test i wzięcie odpowiedzialności za swoje namawianie trochę. Powiedzenie, słuchaj, zagraj u mnie, będzie fajnie. Zobaczysz, czy to jest dla ciebie ja się postaram i w... ktoś, kto się wzbrania przed tym krokiem, no chyba, że się zbrania w organizacyjnych, jest to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale jeśli wzbrania się fundamentalnie, no to zawsze będzie mniej wiarygodny. Po prostu. Tak, no jakoś wariantem tego jest haha, prowadzenie własnego kanału YouTube'owego. I śmiechy śmiechami, ale ja pamiętam, to był mi świadomy świadomy myśl za czasów, pożylacze umysłów. Nagrywamy z Bartkiem podcasty, i mamy jakieś poczucie, no, że coś wiemy więcej, coś odkryliśmy, coś cennego o rpg I no tak, ale nie było tak, że nagle cały świat stwierdził: O, macie rację, wspaniale, no już przyjmujemy wszystkie wasze argumenty. No tylko niektórzy się, były te dyskusje, ludzie byli nieprzekonywalni. Miałem poczucie: No dobra, czemu mieliby nam uwierzyć? I koniec końców, to tak się przekonają też do nagrywanych sesji kurczę też, a w ogóle, żeby przekonać samego siebie, jeśli mamy rację, że jakoś trafiliśmy na lepsze RPG, to pokażmy. Znaczy, to zróbmy to mhm. w ogóle. Bo jeśli nasze sesje nie są lepsze, to znaczy, że my pomyliliśmy się tak w ogóle. A jeśli są, to znaczy, że są, i warto je pokazać. Jako, chociażby z tego powodu, tak komuś, kto, um, kto, kto chciałby zobaczyć, żeby uwierzyć. I, tak. i, i tyle, I to, więc to jest jeden z ważniejszych argumentów za, za nagrywaniem sesji i yy, no tak, yy, jakieś jak, powiązane jakoś z tym, z tym przykładem i z tym zaproszeniem do siebie na sesję no bo to też nie zawsze będzie możliwe wiadomo, jeśli, zwłaszcza jeśli mamy dużo kontaktu z ludźmi, chodzimy na konwenty, robimy prelekcje i tak dalej, nie zagramy sesji z każdą z tych osób yy, więc czasem też Czasem też, no ale to wracamy do argumentacji, takiej już powiedzmy bardziej na sucho, ale argumenty: no spróbuj, zaryzykuj jedną sesję w ten system. Tak. Zrób tak. taki tak. Um, ale, ale to też jest, ale wpisuje się w wiarę w produkt, znaczy w produkt, w doświadczenie, że ja wierzę, że ten system jest dobry, więc naprawdę mogę moją argumentację sprowadzić do zaufaj mi, zagra jedną sesję. Tak, i tutaj ja bym już trochę przeszedł, ale płynnie i tak naturalnie, do, do drugiego pytania, czyli jak uczyć dobrego grania w RPG, bo mhm. tutaj i to mi się gdzieś trochę łączy też z tą, z tą wspomnianą przeze mnie kampanią reklamową ze Foktulu, czyli kwestia tego, bo w pytaniu, które zadał Pio, było jak zachęcać do lepszych systemów, ale mhm. tak naprawdę. Kiedy zachęcamy do systemu po prostu i to jest nasz cel, kropka, to trochę jesteśmy sprzedawcami czyjegoś produktu. Mhm. I, I ludzie, i, i Black Monkey, mam wrażenie, marketing u nich zrozumiał, że sprzedanie ze wktulu to jedno, ale jeśli oni sprzedają ze wktulu obiecując pewne doświadczenie, mhm. to to jest zawsze lepsze. I tylko, że ostatecznie rzecz, biorąc, kiedy jesteś marketingowcem i to nie jest żaden zarzut, to jednak ostatecznie chcesz sprzedać produkt, a sprzedawanie doświadczenia jest elementem. Ale o, nazwijmy to misjonarz RPG-owy, który chce zachęcać ludzi do rozwoju RPG-owego, nie jest marketingowcem żadnej gry. Przynajmniej moim zdaniem, nie powinien. Mhm. I teraz, kiedy on zachęca do systemów, to tak naprawdę powinien mieć ciągle na uwadze, że zachęca do wyruszenia w pewną drogę, gdzie system, ten konkretny jest. Yy, Zawsze będzie jakimś przystankiem. Dłuższym, krótszym, bardzo długim. Ta droga, może mieć, ta droga może mieć powroty, jeśli chodzi o same systemy, ale to nie znaczy, że wraca w sensie rozwoju. Gdzie mhm. Systemy w tym wszystkim są facylitatorami pewnych doświadczeń, sposobów gry, y y kondensują pewne nowe zagadnienia i style pozwalają sobie pewne rzeczy uświadomić tak jak wielu ludzi, kiedy pierwszy raz gra w PBTA ma jakiś taki efekt wow. Wielu ludzi, kiedy pierwszy raz gra w jakiś OSR ma efekt wow. I to nie znaczy, że oni się muszą w tym miejscu zatrzymać i to nie znaczy, że ta droga jest tylko w jednym kierunku, bo ktoś może grając lata w PBTA pierwszy raz grać w OSR i zrozumieć pewne rzeczy, które wcześniej były dla niego nieuświadomione mhm. i niekoniecznie zmienią mu się preferencje, ale mu się wzbogacą preferencje. To jest jak ktoś to poczuł kolejny smak na języku i wie, że o, taki smak też jest. Mhm. Albo ktoś to posłuchał muzyki na lepszych słuchawkach i wie, że jest jeszcze tam ile ścieżek, których wcześniej nie słyszał. Natomiast jakby ważne jest to, żeby mieć poczucie, zachęcając do systemów, zachęcając do innych kultur grania, żeby mieć poczucie, że my chcemy ostatecznie pomóc komuś zostać wędrującym RPG-owcem, który sam szuka sobie doświadczeń, systemów, dyskutuje i się rozwija. Czyli to jest jak z każdym wychowaniem, nie chcę, żeby to zaraz właśnie to czego bym, to co bym chciał przekazać, to jest to, żeby właśnie żeby nie być protekcjonalnym, tylko żeby jakby uczyć samodzielności, ale nie możemy tego robić, kiedy jesteśmy zafiksowani. Jak na ulubionym systemie, to fatalnie, ale nawet jeżeli jesteśmy zafiksowani na ulubionej kulturze gry, to też nie najlepiej. Nawet jeśli my sami mamy poczucie, że odnaleźliśmy LPG-owy dom, a też ono może być złudne dla nas, bo też jesteśmy w tej drodze cały czas. Nawet jeśli mhm. nam się wydaje, że nie, ale nawet jeśli mamy dość mocne poczucie, że to raczej znaleźliśmy swój sweet spot preferencji, sposobów, jak je osiągać i tak dalej, to. Y my możemy się cieszyć, jeśli inny wędrowiec dotrze tam, gdzie ja i stanie koło mnie i powie, ja też tutaj zakładam moją orperową osadę po latach szukania, miło mi sąsiedzie, ale ty musisz zapraszać kogoś innego do tej drogi z poczuciem, że on może dotrzeć w inne miejsca, a ty powinieneś się cieszyć. A nie, że chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, grasz w Warhammera drugą edycję, poczekaj, yy, trzy miesiące terapii będziesz grał w to, co ja teraz gram. Nie? W sensie z takim nastawieniem wracamy do tej kwestii robienia z ludzi projektu, tylko może takiego trochę bardziej, może to już nie ma nieszczerej intencji, tylko bardziej jest kwestia tego, żeby ktoś powtórzył naszą drogę, to my się poczujemy lepiej. To tak jakby to miało potwierdzić, że nasza droga była dobra, ale mhm. nic nie może potwierdzić, że nasza droga była dobra, tylko my sami i tak samo ten ktoś musi przejść swoją własną drogę. Tak, 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 też jak o tym mówiłeś, tak o tym pomyślałem, że wracamy do tych wcześniejszych wniosków o osobie. Mam też taki obraz, że jest pokusa, to jest też pokusa Upraszczania innych osób, czy może uproszczenia problemu, że w tej drodze rpg owej kluczowy jest tylko punkt, w którym się jest, i że teraz wiemy, w jakim punkcie ktoś powinien być, i jak tylko tam dotrze, to będzie sprawa załatwiona. I tu jest też pokusa, właśnie, o tu wchodzi pokusa protekcjonalizmu, że jest pokusa no, przepchnięcia go do wniosków. A często nie chodzi właśnie, nie chodzi o wnioski. Ten nie chodzi o punkt na drodze, chodzi o drogę i to, że ktoś, kogoś, jeśli byśmy byli w stanie w ogóle kogoś wepchnąć na jakiś konkretny punkt, to to nie będzie to samo bez drogi i to nie będzie to samo bez tego, że on tam dojdzie, mhm. więc yy, tak jak, no tak jak robienie, aha, dobra, do, dobra, nie, nie będę się go, może po przykład dzieci faktycznie, żeby tego nie, mm, jakoś tak tego nie wiązać, ale, ale dobra, w ogólności zrobienie kogoś, czegoś za kogoś to, to nie jest to samo, co, co, co to, żeby on sam to zrobił. No produkt mm -hmm. powstał. Ale nie w ogóle, w ogóle nie to samo: I RPG No właśnie, RPG, bo RPG w ogóle są dynamiczne. No, każda, każda sesja jest dynamiczna. Ty ciągle grasz w RPG, ciągle się rozwijasz, więc nie ma czegoś takiego, jak bycie w punkcie rpg że już jest dobrze. tak Bo pójdziesz tak. na sesję i będziesz znowu w ruchu. Więc mm -hmm. doświadczenie drogi będzie potrzebne wtedy, a nie kogo obchodzi, w jakim punkcie jesteś. Okej, okay, to mamy, mamy wniosek i on jest bardzo dobry. Mhm. Zmierzmy go z realnym problemem, który jest nie tyle w kontrze, co stanowi pewien wyjątek od tego wniosku. Wyjątek mhm. jest taki, że czasem możemy mieć do czynienia z kimś, kto nie tyle nie wkroczył na drogę RPG-ową i chcemy mu pomóc wejść i się rozwijać, tylko. Przez to, w jakim punkcie się w nim utrwaliły przyzwyczajenia RPG, uh -huh. jest w jakimś momencie, który mu ten rozwój blokuje, uniemożliwia, utrudnia. E, czyli je, ma jakiś rodzaj RPG-owego schorzenia, albo jakichś złych nawyków, albo jest ofiarą jakiejś rpg traumy. Aleksander na tym pisał w tych swoich tekstach, jakby o, o ofiarach e, railroadujących konsekwentnie przez lata mistrzów gry i tego, co to robi później z graczami i to, jak trudno jest im u innego mistrza który ich nie railroaduje w ogóle zmienić swój schemat przyzwyczajeń. Mm. I tu wchodzi trochę kwestia tego, że taki rpg coach, który jak dotąd po prostu był kimś, kto mówi o RPG-ach tylko i pokazuje pewne rzeczy i może za tej drogi zapraszać musi zostać trochę, znaczy oczywiście nie musi, ale może chcieć zostać trochę rpg terapeutą. Oczywiście przez, przez małe te, bo to ciągle jest tylko kwestia RPG-ów. I jeśli zakładamy, że czyjeś problemy RPG-owe wynikają z traum w innej sferze życia, to zawsze się może okazać. W znaczy, sensie czas zawsze się może okazać, że problem kogoś nie jest problemem już z naszej dziedziny. Wydawało nam się, że jest słabym graczem. Znaczy, pardon, powiedziałem coś bardzo złego, ale wydawało nam się, że nie bawi się dobrze przy stole. Z powodów RPG-owych, a okazało mhm. się, że powody są zupełnie poza RPG-owe i tu się kończą możliwości tego podcastu i tego, co możemy zrobić. To jak jesteśmy przyjaciółmi, to posłuchajcie podcastu o przyjaźni albo o terapii, jeśli ktoś potrzebuje terapii. To jest oczywista sprawa. Więc jeśli to wychodzi poza rpg Natomiast tu zakładamy, że ta nazwijmy to trauma dotyczy jednak przyzwyczajeń RPG-owych, tego, jakie były sesje. Czyli przyzwyczajeń w ramach samego hobby, nim jak ktoś to chodzi na siłownię i nauczył się fatalnie podnosić sztangę w taki sposób, że przeciąża sobie ścięgna i stawy, a robi sobie mięśnie w sumie kiepsko. I ktoś go tak wyuczył tą sztangę podnosić i on chodzi na tą siłownię, ćwiczy i chce i po prostu trzeba stać nad nim. I pokazywać mu centymetr po centymetrze, jak to podnosić, i jak oduczyć się wszystkiego, czego się nauczył przez rok y, obserwowania jakiegoś kretyna, który ćwiczył źle. Po tak, tu podbiję jeszcze stawki, to o czym mówisz, bo jest problem ekspert beginnerów, czyli kogoś, kto jest w lokalnym maksimum. To znaczy, że dla niego dążyć w stronę lepszego czegokolwiek, w tym kontekście grania ferpegi po drodze będzie musiał zejść z tej mniejszej górki. Czyli mhm. na początku tej drogi będzie się bawił gorzej. Bo te. Wszystkie przyzwyczajenia, jakkolwiek nie były złe, no coś dawały, broniły jakieś doświadczenia. No po prostu tylko już nie da się z tego i, iść, iść wyżej. I mhm. no to będzie, to jest... To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy rodzaj tego problemu. Tak. Bo taki ktoś też często może być y, realnie i autentycznie przekonany, że osiąga pewne maksimum. Tak. Y, y, no, I to jest trudne. I będzie tak, że jeśli on zagra inną sesję w inny sposób, to prawie na pewno ona będzie dla niego gorsza. Bo no bo jest w lokalnym maksimum i no to jakieś chyba element to już tu chyba dochodzi element zaufania czy zaufania do nas czy jakiejś wiary w to, że faktycznie gdzieś da się iść dalej. No jest no tak, tak im większe lokalne maksimum tym, maksimum, tym gorzej. Ch chyba ja bym nawet pokusił się o taką tezę, że jeśli taki ktoś nie odczuwa żadnego braku mhm. w sensie, że jeśli nie ma na tyle samoświadomości, że sobie chociaż, chociaż przeczuwa. Że wylądował w lokalnym maksimum, uh -huh. to może się okazać, że nie ma możliwości go do niczego innego namówić. Po prostu. Jeżeli to jest dokładnie ten case, czyli takiego właśnie ekspert Beginera, który głęboko się zaszył w jakimś punkcie, gdzie uważa, że to jest szczyt możliwości, to dopóki on sam jakoś sobie nie uświadomi, Y, że się znalazł w takim miejscu. Znaczy, nadal wtedy proces może być dla niego wychodzenia z tego może być trudny, ale mm -hmm. wtedy jest możliwy jeżeli, jeżeli, powie, jeżeli powiemy, mu, słuchaj, no musisz wielu się rzeczy oduczyć. Y, tak. y, I spróbować inaczej. Ale wtedy no, to jest możliwe, jeśli ten ktoś czuje, że faktycznie zabrnął w jakiś, w jakiś kiepski punkt. Natomiast to jest jeszcze kwestia tego, taki ekspert beginek zwykle trochę jest jakby aktywny w tym, gdzie doszedł i aktywnie musi stamtąd wyjść, to pewnie na przykład często będzie mistrz, mistrz gry, e, który w ten sposób prowadzi innym graczom. Mhm. Ale kwestia na przykład właśnie graczy przyzwyczajonych do takiego mistrza gry, e, którzy są nauczeni tego, że ich decyzje nie mają znaczenia i mistrz gry jest trochę niezadowolony, nawet jeśli jako człowiek nie, nie jest obrażony, ale po prostu e, umowa społeczna dotycząca doświadczenia przy stole jest taka, że należy w pełni realizować liniowy scenariusz, to wtedy będzie dobrze i wszyscy będą się dobrze bawić. I taki, wykluczmy wszelkie patologie pozarbegowe, czyli on się nie obrazi, tylko powie: No słuchajcie, jakby no, w tym scenariuszu tam nie poszliście z tym wątkiem, ja nie miałem nic przygotowane, no i musimy wcześniej skończyć sesję. O, to jest taki klasyk. Miłego mm -hmm. gościa, który mówi: Słuchajcie, no musimy wcześniej skończyć sesję, bo y, myślałem, że pojedziecie do tego gościa później, najpierw mieliście pojechać y, na cmentarz, a pojechaliście do tego gościa i w sumie to to. Y, no, ja nie miałem tam przygotowane nic, to skończmy tym razem, ja następnym razem sobie przygotuję. I on przygotuje sobie nawet osobny nowy liniowy scenariusz na tą okoliczność, że oni najpierw pojechali do tego gościa, nie? Ale dopiero za tydzień, bo, bo teraz jest nieprzygotowany. i tak. po prostu. I, a oni sobie myślą, fakt, zepsuliśmy mu, jeszcze współczują mu i czują się, winnie, bo z miłym się gościem, z tak, bo jest miłym gościem bo, zniszczyliśmy mu grę kurde, mówiłem ci, jedźmy na ten cmentarz tam było pięć wskazówek, strzałka, jedźmy na cmentarz to musiałeś pójść najpierw do gościa i ten jeden gracz się broni, mówi no ale wydawało mi się, że to jest ważne, co mówi ten gość jakby, wszystko, jakby cały proces naprawczy idzie w, w pogłębia problem, jeżeli ktoś tak latami funkcjonował, no to jest bardzo trudna sytuacja żeby, z tego, żeby, żeby takich graczy tego duczyć, bo oni kiedy poprowadzi inny miły gość, to oni będą mieli wszystkie czułki mentalne. Miły, Im bardziej są mili, tym gorzej. Tak i, oni, mogą, no... tak, i mogą tłumić swoje naturalne chęci, robienia czegoś na sesji Inicjatywę mogą tłumić przede wszystkim. Tak, tak. Tak, e, tak, tak, tak. tak i, to i gracze, i teraz tak, niektórzy gracze mogą tak lubić grać, ale dokładnie będzie gracz, który byłby normalnie, naturalnie jest aktywny, a to często są często cechy temperamentowe, one są fundamentalnie niezmienialne. Można grać przeciwko nim przez lata, ale ze szkodą dla siebie, bo to, to są geny, to, są sposób, to jest sposób budowy mózgu. i no a taka, można mieć tak silne mechanizmy robiące coś dokładnie na no, odwrót, że... Hm. Tak, i znowu, tutaj w, jesteśmy na pograniczu LP-ów i nie RPEG-ów. Natomiast ja bym tutaj, żeby jeszcze przeskoczyć do tego tematu dość sprawnie, mhm. jeszcze, które sobie zapisaliśmy punktowo, który wydaje mi się... Szczególnie z perspektywy tego, co my robimy tutaj i na naszym kanale, ważne, mm -hmm. to jest kwestia tego, że y, dobrym narzędziem, chociażby w takiej sytuacji, ale też wielu innym, jest danie teorii. Jest danie języka. I teraz przez teorię nie rozumiem nawet dużych teorii, tego z czego że sobie niektórzy śmieją, tylko języka opisu pewnych doświadczeń, pewnych rzeczy, pewnych, danie słownika pegowego, który pozwoli pewne rzeczy powiedzieć. Na przykład, jeżeli mamy taką, weźmy na tym konkretnym przykładzie, drużyny, która przez lata grała u mistrza gry, któremu który no, oczekiwał liniowego grania albo był miłym gościem i oni się tak nauczyli grać i tylko tak. I teraz mhm. kiedy my próbujemy im prowadzić inaczej, to oni nam nie wierzą, że możemy robić co chcemy. Mhm. E w sensie e po prostu uważają, że jesteśmy mili, bo, e bo, tamten bo, tamten bo tamten też im to mówił. Ej, RPG, możecie robić co chcecie. Więc on oni myślą, że sprzedajemy im ten sam pitch i będą chcieli być, mi i będą chcieli być mili i szukać którędy przygoda i tak naprawdę możliwe, że ostatecznym wyzwoleniem dla tych ludzi jest powiedzenie słuchajcie, macie tu artykuł o tym, czym jest sandbox jest uh -huh. coś takiego, i ja właśnie to prowadzę przeczytajcie ten artykuł, napisał go inny człowiek, który nie chciał być miły dla was, ani dla mnie, to jest po prostu taki styl grania, ja go realizuję i to prosty artykuł w trzech akapitach o tym, czym jest sandbox no, że ludzie mogą stwierdzić, aha to jest takie granie inne i właśnie o to chodzi, żebyśmy robili to, co chcemy. I tak. on to mówił na serio. W sensie daje trochę przejaskrawiony przykład na granicy skeczu, ale chodzi mi o to, że teoria może dawać wiele prostych narzędzi do tego, żeby rozmawiać. Potem i tak trzeba porozmawiać, ale w, trochę w ogóle wiadomo jak. Mhm. Bo to powiedziałeś o takim tak daniu słownictwa, tak? tak, coś, tak, coś, tak. coś w tym rodzaju. Teraz... Hmm. Bo wydaje mi się, że mówisz bardziej o takim w ogóle przekonywaniu intelektualnym, argumentacji, przekonywaniu kogoś rozumowo. Nie wiem, czy słownictwo jest aż tak istotne. Słownictwo wydaje mi się szalenie istotne do takiej pracy, nie chcę naukowej, ale do no takiego akademickiego myślenia, zgłębiania tematu, dyskutowania o temacie, które bawi część osób, niekoniecznie wszystkich. Przy sesjach nie wiem, czy to jest aż tak ważne. Teraz jednak jak o tym myślę. Natomiast w ogólności przekonanie intelektualne tak. I teraz o, podam przykład swój. OSR-y są takim zabawnym gatunkiem. Jak ja poznałem OSR-y, czyli w ogóle dowiedziałem się, że są, to chyba dowiedziałem się od Sedziego, który był swoją drogą u nas na kanale, w jednym wywiadzie z od Marcina. On jeździł na konwenty i prowadził tunele i trolle. I tam słucham o tych sesjach, a to są sesje faktycznie, że gracze chodzą styczką po lochach i oklepują kamienie, czy tam nie ma pułapki. Ja tak słucham tego i no wiem, tak się grało w latach 70., 80. w pierwsze DD, no ale odeszliśmy od tego nie bez powodu, dlaczego, dlaczego jesteś dziwnym człowiekiem, który gra w te stare gry. potem się okazało jeszcze, że te gry właśnie, nie dość, że są stare gry, to jeszcze ludzie w ogóle piszą nowe gry do, do grania w tym stylu. No i byłem sceptyczny, byłem sceptyczny. Ale no potem zaakceptowałem trochę przez to, że te gry stały się popularne, po prostu. Więc jest to jakiś argument. No coś tu musi robią. być. Ludzie to tak. robią, jednak więcej ludzi. Okej, okay, no coś w tym musi być w takim razie. Um, I chyba mnie przekonały dwie rzeczy. Jedna to jest Questing Beast kanał i kilka uwag, może nie całościowo mnie przekonał Ben Milton, ale przekonał mnie kilkoma takimi uwagami, że tak słucham go i. Kurde, to jest człowiek, który ma rację czasem w RPGach. Na przykład inicjatywa grupowa nie byłem do niej nigdy przekonany, ale on mi podaje argumenty, że to tam zmniejsza w czasie walki downtime i bardziej angażuje graczy. Tak słucham tego i kurde, dobra, coś w tym jest. I tak słucham. No dobra, to są systemy, które mają w sobie dużo świadomych rozwiązań. I czyli jest to przekonywanie jakieś, tak mój rozum był przekonywany i tak stwierdzą, no kurde, dobra. No tak trzeba się można to można rozważyć i chyba yy, ładnie to zwerbalizował mały wieśniak, Krzysiek z małej wsi jakąś prelekcję miał kiedyś na jakimś konwencie chyba online i go spytałem, chyba dlaczego OSR -y? dlaczego akurat mhm. dlaczego akurat to i powiedział bardzo ładnie teraz cytuję z pamięci, może niedokładnie że on tylko w tych grach OSR on czuje, że naprawdę przeżywa przygodę mhm. i no, intelektualny argument koniec końców, tak myślę, myślę o nich i kurde, okej, okay, czuję o co chodzi. Też oczywiście międzyczasie wyście gadali o serach na kanale cały czas, także to też, mm, też miało znaczenie, ale tak dotarło do mnie, mhm. po prostu dotarło do mnie i dla mnie jest to w ogóle bardzo ważne, że muszę sobie ustawić intelektualnie rozumienie mhm. tematu, okej, okay, widzę wartość w tych osr o co tam można walczyć, bo jeśli mhm. bym do nich podszedł, szukając tam moich, powiedzmy, opowieści emocjonalnych z nabudowymi stawkami i tak dalej, no to bym się rozczarował. Ale osr -y tej obietnicy nie mają w sobie. Więc nastąpiło tak. przekonanie intelektualne i teraz z nim jest takie zagwostka, na ile osób ono działa. Jestem chyba trochę zdania, że jest pewna nisza, którą y, takich osób podobnych do mnie pod tym kątem, które teraz tak, ich nie przekona nic bez tej argumentacji intelektualnej. W uh -huh. sensie ona tym musi być. Y, natomiast ta grupa nie jest bardzo duża nie wiem, jedna piąta ludzi w ogóle to, nie wiem, bardzo stylka daje teraz liczby. Jasne. Ale, nie, ale to też jest w ogóle pewna lekcja, że y, trzeba jeżeli chcemy przekonywać ludzi szczerze, to musi, w sensie przekonywać teraz szeroko, czyli szerzej niż to przekonywanie intelektualne, zachęcać, zapraszać, w tym sensie. Gdzie przekonywanie intelektualne jest częścią tego, to musimy mieć różne rzeczy w zanadrzu. W sensie, jeżeli chcemy być takim apostołem w dobrej wierze, to musimy mieć różne środki i nie fiksować się na jakichś konkretnych. Że będą ludzie, których przepchnie, przepchnie to jest właśnie złe słowo, ale ludzi, których zaprosi ostatecznie właśnie intelektualna argumentacja, będą ludzie, których trzeba szybko zaprosić do stołu i im pokazać, mhm. szybko być otwartym, nadanie im doświadczenia, bo chcą chłonąć doświadczenia i to jest jedyna rzecz, jaka ich tak naprawdę przekonuje i tak dalej, i tak dalej. Że trzeba mieć trochę, a jeśli się nie ma do wszystkich talentu, to trzeba znowu znać swoje granice. W sensie wtedy nie pchać się do przekonywania tych, tak. których akurat nie jesteśmy w stanie. Więc to jest też jakaś tam cenna na rzecz, ale to powiedz może Macieju, bo ty a to tak się, się składa, z... że wczoraj miałeś chyba praktyczne doświadczenie nowych ludzi przy stole. Tak się składa, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to ogólnie to, co powiedziałeś, o czym? Żeby się pogodzić z tymi granicami. Powiem, więc, powiem więcej, trzeba się pogodzić z tym, że niektórych osób nie przekonamy. I może nikt ich nie przekona. Mhm. I trzeba... Trzeba wiedzieć, że wracamy do szacunku do osoby. Jeśli osoba nie chce, to nie chce. I to nie jest tak, że tylko po prostu no, zaciśniemy pięści i no, przekonamy ją. Jeszcze jeden sposób, jeszcze przekonamy jej w ogóle całą rodzinę, wciągniemy ferpegi, żeby przekonać tę osobę i w inny styl grania. No, ale to w ogóle, bo to chyba każde przekonywanie, żeby właśnie nie stało się projektem i ta osoba nie poczuła się manipulowana, to ono musi zakładać to, że może być nie i musimy odejść. Bo jeśli bo jeśli musi nam się udać i nie ma opcji odejścia, no to no właśnie wchodzimy w taką dziwną dziwne pytanie to kim w takim razie ta osoba jest w tym naszym podejściu i dlaczego to robimy. Tak. Um, wczoraj prowadzenie. To jakie jest twoje pytanie? Bo tak, bo wczoraj prowadziłem prowadziłem we Black Hack OSera w OSR owy tak. sposób grupie nowych graczy, nie do końca nowych, dwie osoby miały trochę doświadczenia z RPGami, dwie osoby były całkiem nowe, zgłosiły się do mnie, znajomy, grupa znajomych się zgłosiła, że słuchaj, chcielibyśmy zagrać w RPGa, znamy Ciebie, jesteś mistrzem gry, czy chciałbyś nam poprowadzić? I wybór, to było też ciekawe, bo wybór padł na OSR-a, to nie było tak, że poprosili i słyszeliśmy, że są OSR-y, tylko wybór był po, po mojej stronie, ja też świadomie nie robiłem za dużo wywiadu, bo uważam, że z tak nowymi graczami, z którymi nawet nie znam ich, jeszcze ich nie znałem na żywo, no to jak ja od nich wydobędę informacje na temat tego, który z 15 gatunków RPGów lubią. Więc wybrałem sam, wybrałem świadomie OSR-a. Przy czym można argumentować, że kampania Gothic, którą prowadzę, jest mocno OSR-owa, więc to nie jest tak, że to jest jakiś skok na głęboką wodę, więc... Tak, ja, ja, ja od początku stałem taką tezę i, i, tak, i tak uważam. Mm -hmm. czy tak będzie w drugim sezonie no ale to już go tylko Tak, więc jakie jest twoje pytanie, tak wczoraj prowadziłem y nie wiem, mam bardziej pytanie y czy masz z tego konkretnego case study jakiś jeszcze ciekawy wniosek, czy coś się wydarzyło nie, nie ma sensu, że mi przechodzili przez to w wisekcję punkt po punkcie bardziej czy mm -hmm. coś ci się rzuciło w oczy ciekawostka na koniec, rodzynek z prawdziwości wrzucony do, do teorii bardziej cię pytam właśnie w, ty w tym sensie bo to... jasne z perspektywy, właśnie z perspektywy mistrza gry doświadczonego, który zna dużo systemów, bo za taką osobę się uważam, to też wchodzą inne argumenty i w ogóle do przekonania do systemów. Jakby inne działają, kiedy się zna 5 systemów, inne, kiedy zna się 50. To ja cenię OSR jako coś, co warto mieć w swoim narzędziowniku. Nie uważam teraz tego za mój ulubiony gatunek gier, natomiast widzę to, co on robi, i po prostu, no właśnie, widzę, cenię go w swoim narzędziowniku. To jest taka ciekawostka. Cóż po tej sesji? Czy on jest? Na pewno widzę potęgę OSR-ów i właśnie dla nowych osób, że no w osr gra się jako gracz w dużej mierze, więc bariera wejścia jest, jest mniejsza niż w RPG-u, gdzie trzeba od razu kupić masę konwencji, które wcale, wcale nie są oczywiste. One są oczywiste dla ludzi, którzy grali już 100 sesji i mają to we krwi. Ale no właśnie, na nowych niekoniecznie, to można uogólnić na to przekonywanie, że dla osoby czasem jeśli przekonujemy do systemu, który znamy bardzo dobrze, to nam się wydaje prosty. To na to myślę cierpią, z dużym szacunkiem do was, ale fani Pathfindera uważam, że i tutaj jest często problem, że ale fani D&D też to mają. D&D jest proste. To jest prościutkie, tylko hmm. musisz użyć tego i tego i takiego builda zrobić i to wszystko. Masz ochotę grać takim i takim czarodziejem? Po prostu sobie zreskinuj barda na, yy, na kogoś innego. To prościzna. No tak, niekoniecznie, tak. niekoniecznie. Z zewnątrz to tak nie wygląda. Z zewnątrz wykonuje wygląda jakbyście przekonywali dołączenia do sekty. I, i, tak, i, tak. I, i nie. tak także poza tym z tego doświadczenia Blakaka nie wiem, nie, nie widzę super dużo do tego tematu, czy ci gracze, ale dobra to są nowi gracze, to jest trochę inne tak, to jest, to, to teraz bym się domiłem, także trochę się zapytałem, a te Inna tematy sytuacja. one są niby podobne, a tak naprawdę mogą być zupełnie, zupełnie inne zupełnie inne, bo tu jest, mówimy o tym doświadczeniu już wyrobionym doświadczeniu i oczekiwaniach ukształtowanych tak. jakoś i guście ukształtowanym, o tak to są istotnie inne tematy yy, i, i tak to mam propozycję na koniec, bo jeszcze była trzeci element pytania, mm -hmm. i specjalnie zostawiliśmy go sobie na koniec, żeby się nad nim nie zafiksować. E, I dobrze zrobiliśmy, bo myślę, że powiedzieliśmy trochę ciekawych rzeczy. Ale powiedzmy kilka słów o tym słynnym gatekeepingu na koniec tego podcastu. Jak mm -hmm. go unikać, czym on jest, jak unikać przesady w unikaniu go <grych> i tak dalej. Tak, teraz część tego tematu będzie ważna głównie dla nowych graczy, czyli trochę nie temat tego podcastu. Bo tam jest większy, to jest większy problem spłoszenia kogoś. Czyli. Hmm. I też trochę osobne rzeczy game, jak elitarność. Ale dobra, elitarność to zróbmy, zróbmy, zróbmy Steel Mena, tak człowieka z żelaza z argumentu. Najmocniejszą wersję argumentu przeciwko, przeciwko czemuś takiemu. Czyli tak, jeśli będziecie przekonywać osoby do lepszych herpegów, zwłaszcza mówiąc to z perspektywy kogoś, kto kreuje się na eksperta to możecie, możecie zabunkrować jeszcze osobę w jego doświadczeniu, albo nawet go jakoś zrazić do RPGów tak w ogóle, bo i tak wywołacie w nim wrażenie, że on gra w jakiś zły sposób, skoro wy tutaj przychodzicie do niego z takim doświadczeniem i teraz mu opowiadacie o innych systemach, sposobach grania, to on po prostu widzi, że on zna 1% z tego 100% i że to on może lepiej nie będzie na to hobby poświęcał tyle czasu, tylko się skupi na innych rzeczach, bo yy, do kiedy on tam dojdzie do waszego poziomu? Tak. Grania z tysiąca sesji i prowadzenia kanału YouTube'owego. Więc to byłby jeden argument jakby tej obawy przed wprowadzeniem kogoś w ten za duży świat pegowy. I że może lepiej niech on sobie gra w tego Warhammera i sam rozwija. O, bo to będzie też to, że no każdy ma swoją drogę. Niech on idzie swoją drogą sam w swoim tempie bo może jest gościem, który prawda sobie tutaj truchta, a to przybiega. Biegacz zawodowy, maratończyk, robi kółka wokół niego i o stary, ale fajnie, chodź pokażę ci, gdzie możemy pobiegać, są tyle w ogóle opcji. Tak. O. I on wtedy mówi o, ho, 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 słuchaj, idę do domu, mleko zostawiłem na gazie. <trym> to... Tak. Więc to będzie mój e... argument chyba przeciwko. Co ty na to? I teraz ja się absolutnie zgadzam. I teraz bym wyszedł nawet, ym, zanim powiem, jaki, yy, y, gdzie jest moim zdaniem wylewanie dziecko z kąpielą, to tutaj, znowu, żeby unikać tego, warto jest mieć i tego się nie da zrobić raz na zawsze. W sensie to nie jest statyczna mapa, ale jeśli poznamy różne typy graczy i poznamy tego konkretnego gracza, to żeby on wyruszył w drogę, my musimy pokazać następną wioskę na jego trakcie. Zamiast pokazywać mu mapę wielkiego wszechświata i, i w trzecim zdaniu powiedzieć mu, mało? Jeszcze możesz polecieć w kosmos. Jakby. I to wtedy faktycznie każdego może, ja się umiem empatyzować z tym, że mnie coś takiego mogłoby zamknąć w jakimś nowym hobby, akurat w jak już nie, ale w czymś innym. Mhm. Że jakby, o Jezus, tyle rzeczy, myślałem już, że coś, bo to jest to, to, to strasznie pomniejsza poczucie własnego doświadczenia, kiedy się złapało pierwszy wiatr w żagle. Myślałem, że coś już wiem. Myślałem, że coś już umiem. Myślałem, że coś przebiegłem już. Czyli mówisz, że te jest nic i takie osiągi przebiega pięciolatek, kiedy zaczyna biegać. Aha, to może to bieganie nie jest dla mnie będzie taki słaby. W sensie to uruchamiają tak. się wszystkie tego typu procesy obronne. Więc dla standardowego gracza w Warhammera wystarczy pokazać mu dwa wyjścia. Okej, okay, one muszą być sprofilowane pod niego, trzeba z nim pewnie trochę porozmawiać. Też pewnie trzeba mieć ogólny obraz gracza w Warhammera, trochę go zmodyfikować i mieć pewien, pewną sztancę, bo ona się przydaje, ale potem ją zmodyfikować pod konkretną osobę i pokazać mu. Dwa, trzy możliwe dalsze kroki. ja słuchaj, wiesz co, Warhammer spoko, fajne, nawet można szczerze pochwalić to, co się lubi w danym systemie. To jest zawsze spoko. Można być szczery, jednocześnie e, pokazać, że my doceniamy tą część doświadczenia, że my nie jesteśmy zszokowani, że on to robi i to głupie. Nie, Bo to jest ważne. Mhm. Jak możesz w ogóle grać w Warhammera? No nie, ja na no rozumiem, dlaczego ludzie grają w Warhammera. Warhammer ma fajny świat. Ja słucham sobie dużo ostatnich filmików z kanału z kanału Boże teraz zapomniałem jest taki fajny kanał o gdzie jest tylko Warhammerze i tam w obawia, Imperium? W cieniu w cieniu Imperium. Imperium. Tak i na przykład słucham tego dużo i rozumiem fascynację tym światem nie na tyle żebym mógł od nim prowadzić osobny kanał ale świetnie to kumam to jest fajny lol, fajny świat który ma swój klimat wiem co ludzi do niego przyciąga ale też prawdopodobnie dzięki temu mam jakąś umiejętność oszacowania jak, jakie kolejne rzeczy można zaproponować jako mhm punkt wyruszenia w drogę komuś, kto dotąd grał tylko i wyłącznie w Warcamera. Mhm. To I czekaj, to, to, jest... to, to czy to jest argument trochę, że należy odrobinę oszukiwać, czyli jeśli istnieje wielki wszechświat, to trochę ukrywać go przed nową osobą i pokazać mu tylko następną wioskę? Trochę tak, ale bo, bo to jest pytanie, czy ukrywać aktywnie, czy pasywnie, w sensie, że mhm. nie musimy kłamać, że go nie ma. Możemy go tylko nie przedstawiać, nie reklamować i nie zawracać komuś nim głowy. To mhm. są dwie różne rzeczy jednak. Tak, czyli niekoniecznie to. mówić tak spontanicznie, wykład pół godziny tak, o kulturach tak. grania dla tak, gracza, który tak. zagrał trzy w DD. Dokładnie tak. Mhm. Raczej powiedzieć, ale zawsze na przykład można zapytać z rozmowy, bardzo często możemy się zorientować, że ktoś ma jakiś problem z daną grą i myśli, że tak musi być. To jest bardzo dobry punkt wyjścia do pokazania komuś, że jest jakaś droga do wyruszenia. Na przykład że magia w DD tak działa, że te komórki czarów doprowadzają go do szału, jak każdego normalnego człowieka. Przepraszam, fanów, fanów komórek czarów, ale kaman, to jest jakby absurdalny design i nikt go nie kuma. Przesadzam, ale wiecie o co mi chodzi. No, na pewno jest nieintuicyjny. Jest nieintuicyjny, nieintuicyjny, tak. nieintuicyjny. I teraz jakby odpowiedź na to, pierwszy sposób, żeby ktoś wyruszył w drogę, jest mu. Nie jest miliard gier i systemów magii. Nie, pokaż, powiem Ci o dwóch, gdzie to jest zrobione moim skromnym zdaniem prościej i bardziej satysfakcjonująco. Ale lubisz grać kasterem, więc sprawdź te systemy. Może to jest. Albo przyjdź do mnie na sesję, zagrasz czarodziejem, zobaczysz, czy ci się to bardziej podoba. No, to, tu bym widział jakiś przykład, nie? Zamiast opowiadać komuś już być przy science fiction, kiedy on na razie chce grać z tym kasterem i po pięciu sesjach uwielbia rzucać czary, tylko dziwi się, że to musi być też tak skomplikowane a ty mu mówisz, nie musi być aż tak skomplikowane i to jest na razie to, co wystarcza, żeby on, yy, bo jeśli się w, kimś, w ludziach, w większości ludzi, takich, których się nie budzi, to trudno, to się nigdy nie obudzi, są tacy ludzie, ale większość ludzi ma ciekawość poznawczą, którą się rozbudza, rozpala, tak jak w dzieciach, też w dorosłych, też w jakimś temacie. Czyli mhm. jakiś temat, często tak jest z jakimś na przykład hobby, na przykład mnie bardzo długo nie interesował temat żywienia, aż uznałem, że jest dla mnie ważny zdrowotnie i przez jakiś czas interesował mnie tak tylko praktycznie, że tak tyle, o ile. Po czym nagle zorientowałem się, że, mnie, że zaczynam się nim realnie interesować. że tam potrafię sobie być jakiś filmik o tym, jak tam wpływają na siebie taki rodzaj węglowodanowy, co kiedyś byłoby dla mnie kuriozum. I to dalej nie jest moja pasja życia, ale obudziła się we mnie jakaś ciekawość poznawcza w jakimś temacie. I to się ludziom przytrafia, mhm. ale właśnie, no, gdyby ktoś przyszedł i powiedział tak, słuchaj. To wszystko, co ty jesz i jak ty w ogóle myślisz o jedzeniu, to się do niczego nie nadaje. Na dwa dni przestać jeść i słuchać mojego wykładu, a potem będziesz jadł zupełnie inaczej. Już nigdy nie zjesz tego świństwa, które jesz teraz, a ty właśnie już obiad, i w miarę ci smakuje. I okej, okay, ty miałeś problem i myślisz sobie, powinienem mieć lepsze obiady. Ale kiedy ten ktoś mówi, nigdy już nie zjesz ziemniaków i kotleta, to znaczy, hola, 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 teraz się jem, bardzo mi smakuje. Czy naprawdę musimy być już tak daleko? Więc to jest, to jest... Moim zdaniem, bardzo ważne. I. i... Są tacy e... ludzie, tak. <gry> Widzę, tego gościa, jak wchodzić na sesję, bierze ekran mistrza Gry, potem co? Warhammer wrzuca go do śmieci, podpala tak. Wierz mi, robię teraz dla ciebie najlepszą rzecz, która, tak, która tak, mogłaby się zdarzyć. Tak, tak. I to jest, to jest coś, co. Mm. No, absolutnie nie do przeskoczenia. Musi. Znaczy, żeby ktoś taki był przekonujący. Musiałby trafić jak na loterii na kogoś, kto aktualnie znajduje się w specyficznym stanie emocjonalnym i stosunku tak. do workamera, że to może za... Ale to nigdy nie będzie dobra metoda. To jest tylko szczęście. Jeśli tak ktoś kogoś przekona, to po prostu to jest... będzie miał fuksa, a nie miał dobrą metodę. Tak, tak, tak. Dobra, to jest ciekawe kolejne argumenty w tym temacie. Mhm. Więc um, okej, okay, przekonywanie, elitarność. Dobra, może uwaga nie argument. Um, RPG. RPG się różnią trochę od, wydaje mi się, od innych dziedzin, od innych hobby na przykład, że to zaangażowanie indywidualne jest większe i to, że bawisz się Ferpegi bardziej w osobisty, intymny sposób niż na przykład w planszówki czy, czy w jakieś czy w inne rzeczy. Więc jeśli komuś powiesz albo zasugerujesz, że jest słabym graczem, to trochę mu sugerujesz, że jest słabym człowiekiem. Mhm. Wydaje mi się, Ciekawe, że bardziej, bardziej się. niż w innych grach i to jest nie wiem, czy z tego wynika coś poza tym, że wszystko po prostu trzeba być szczególnie ostrożne w ferpegach, kiedy po prostu się o takich rzeczach mówi. To jest trudne w kontekście tego, jeśli dasz komuś poczucie, że, no właśnie, że przed nim pięć lat grania w ferpegi, zanim zacznie być dobrym graczem, czyli mówisz mu wcześniej, że przez 5 lat będzie co tak naprawdę? Właśnie, będzie złym człowiekiem, tak. będzie się źle bawił, czy będzie źle tak. prowadził sesję? Bo tutaj. Wszystko, o czym mówimy, aplikuje się chyba i dla graczy, i dla mistrzów gry, chociaż inaczej. Też, tak. ale, yy... ale ogólne ja. wytyczne są bodajże takie same. Natomiast tak, ja Uważam, że to jest w ogóle chyba coś, co odstrasza bardzo wielu mistrzów gry, których pokazuje, słuchaj, za 30 sesji może będziesz spoko MG, tylko po drodze hmm. musisz schrzanieć ludziom 30 wieczorów, bo będziesz słabym tak. MG i, i to, co dajesz nie będzie w ogóle cenne, twoje pomysły są słabe i tak, tak dalej. Więc ewentualnie tak. prowadź gotowe przygody, ale też lepiej pozostaw to lepszym mistrzom gry od ciebie. Tak, tak. I, 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 yy, no I to jest kwestia w ogóle, bo tutaj jest pewien balans, i ludzie, którzy walczą z gatekeepingiem, mają rację. Natomiast mam wrażenie, że tam, gdzie oni wylewają dziecko z kąpielą, mhm. to jest ten moment, kiedy w takich hobby jak RPG, to akurat RPG nie są bardzo specyficzne, ale może są jeszcze bardziej trochę w tą stronę. Do części hobby chcemy wejść właśnie dlatego, że jest z nich pewien element wtajemniczenia. Tak. To nas zaprasza, to nas wciąga, chcemy wejść do tego kręgu. Jeśli nie ma żadnego kręgu i to było tylko oszustwo, i cały, od początku słyszysz, że nie ma w nas nic specjalnego, nie robimy niczego ciekawego, możesz to robić po sekundzie, tak dobrze jak my, co często mówią tacy ludzie, którzy bardzo nie chcą być gatekeeperami, mhm. to, są, to są nieświadomymi killjoyami. W sensie ten ktoś przyszedł w jakieś tak. miejsce, w którym chciał wejść do tajemniczego bractwa i dowiedział się, że nie ma żadnego tajemniczego bractwa, my tylko jemy chipsy i, i oglądamy seriale. Aha, myślałem, że odprowadzacie tu tajne rytuały. Nie, żadne tajne, nie przejmuj się, chodźmy, tylko siedzimy na kanapie i my chipsy. Aha. I tak jak ktoś stwierdza, to mogłem robić w domu sam, przed do tajnego bractwa, i trochę się rozczarowałem, że na przykład nie ma żadnego rytuału inicjacji. Teraz oczywiście uszłam kontrowersyjnego przykładu, ale no, widać w to, w to, drugu, to tak, przyciąga. Nawet ustawiając taki w tak, kont y, przykład że RPG. No, nie wiem, czy ty dasz radę zagrać RPG, bo to jest sucho elitarne hobby. To tylko najlepszy, najlepsi z najlepszych są w stanie wytrzymać. To trzeba ogarnąć tyle skilli, tylko da się nauczyć, ale ja nie wiem, czy dasz, czy dasz radę. To jest najlepsze hobby na świecie, ale no... czy jesteś dość dobry? I teraz do pewnej grupy osób mówi, chcę być tak dobry, będę tak dobry. Tak Jesteśmy się. Tego, roku, tego, tak. Argumentu bym, tego, tego argumentu bym nie stosował, ale. Ale, no bo, no bo właśnie, no bo to jest prawdziwy gatekeeping, jednak, ale jest coś takiego, chęć do łączenia. I teraz wierzę głęboko, że nie jest tak trudno znaleźć dobry balans. I ten balans nie polega na tym, że, że ty jesteś lepszy, gorszy, dasz radę, nie dasz rady, tylko na zasadzie musisz, wracamy do tej metafory drogi. Bardziej tajemniczeni to ci, którzy dalej zaczli na tej drodze. Mhm. Kiedy oni zaczną mówić, no nie wiem, czy to droga dla ciebie, chyba nie dasz rady, no to odstraszają od tej drogi, robią źle. Natomiast, kiedy mówią po prostu: hej, to jest droga, my po niej idziemy dość długo, chodź po swojej, będziemy twoimi przewodnikami, to, to jest trochę odwrotność tego, ale jednocześnie jest jakiś rodzaj e, poczucia, że ktoś jest głębiej, ktoś jest płycej. E, a jednocześnie nie ustawia kogoś w pozycji, e, kogoś, kto musi zasługiwać, tylko po prostu chcieć wyruszyć. O, ale jest gdzie wyruszyć, jest droga, jest podróż, jest ta magiczna kraina, po której można chodzić. Tu jest strasznie ciekawy przypadek y, Crusader Kings 2. To jest gra, która. Paradox Entertainment robił strategię Grand Strategy, grand strategy Games, skomplikowane strategie, które miały wysoki próg wejścia. I to sprawiało, że były niszowe. I teraz była nisza, która się dobrze bawiła. Crusader Kings 2 niespodziewanie stało się grą mainstreamową, wybuchło. Gra w nie mnóstwo osób, a to jest gra, i ona, i to jest element fajności Crusader Kings. Ktoś gra Total War, Civilization, i przychodzi, grasz Crusader Kings. No fajnie, fajnie, ale Crusader Kings no to jest taka gra, jak chcesz zacząć grać, no to tak z 5 godzin tutoriala ci się, ci się przydało, żeby w ogóle po menu być w stanie się poruszać. No potem tak się mówi, że przez pierwsze 100 godzin gry się uczysz i wtedy zaczynasz chwytać. I, i to jest pociągające i ludzie to lubią. To jest poczucie, że to jest prawdziwa strategia, bo oni też widzą yy, głębię tej gry. Patrzą potem na Total War, który ma jakąś super prostą mechanikę dziedziczenia dziedziców w, w Mediwalu, patrzysz na kursy Der Kings, tam są tabelki na tabelki, 16 sposobów dziedziczenia, polityka z tym związana, yy, wydziedziczanie, mordowanie, zmiana ustrojów i tak dalej, patrzysz sobie, kurde, tu jest coś więcej. I wtedy patrzysz na tutoriale, tylko, tu, tu, tylko, tylko że te tutoriale też istnieją. I ci gracze faktycznie, to jest ta wersja, oni mówią, no, jest szczyt, on jest wysoki, ale pomożemy ci wejść. Jest, będziesz musiał przejść trudny kurs na start, ale te kursy mhm. są. My ci pomożemy. My ci jakby chcemy też, żeby ci się udało. Ba, I... jest jeszcze coś takiego akurat mhm. z grami komputerowymi mam tak mało, ale doskonale potrafię to analogizować z czymś innym. Że są takie rzeczy, w których chcemy się bawić tylko na serio albo wcale. W sensie mhm. ja mam coś takiego, że jeśli moja gra ma mieć dziedziczenie, to albo niech to emuluje wszystkie zawiłości dziedziczenia, albo niech mi nie zawraca głowy tematem dziedziczenia. Mm. też tak czasem mam z RPG-ami. I wielu ludzi tak ma, i to jest jakiś element nie tyle gatekeepingu, co chęci bycia, chęci podjęcia wyzwania. Na zasadzie, yy, jeśli, jeśli, mam jakiś, jaki, jeśli jakiś element mnie przyciągnął, to niech będzie zrobiony dobrze, albo nie będzie wcale. Z tego na przykład powodu, to jest akurat moja subiektywna opinia, absolutnie nie chcę krytykować takich gier. Nie gram w planszówki emulujące wrażenie RPG-ów. Kiedy siadam mm. do planszówki. To lubię grać w Eurogry, ewentualnie w strategię, ale w Eurogry chyba bardziej. One mogą mieć skórkę fabularną, ja ją mogę cenić, ale mm -hmm. szukam tam planszówkowych rzeczy. Natomiast kiedy mam być bohaterem chodzącym po lochu, to mam taki po prostu nie, zagrajmy w RPG albo zdejmijcie to zostało w sensie. Nie mam, tak. ochoty, na pół, nie mam ochoty na ten półśrodek, jakim jest RPG-owa planszówka, na przykład y, Horror, horror w Arkham. Wiem, że ludzie to lubią, część ludzi to lubi po prostu, bo wierzę w to głęboko, że po prostu lubi tą konkretnie formę świadomie, mm -hmm. ale mam wrażenie, że część plaszówkowiczów lubi to, bo chcieliby zagrać w RPGa i ta gra im otwiera pierwszą klapkę. Wow! Mam swojego bohatera, coś w nim rozwijam yy, i po prostu nie wiedzą, że jest dalej. Yy, a tak. gdyby wiedzieli, to by poszli. Tak. I, i jeszcze i ciekawy argument w, w temacie gatekeepingu i w temacie wylewania dziecka z kąpielą. To jest to, że kurczę... No, to jest to, czy RPGi mogą być sztuką. Czyli czy te, te sesje mogą osiągać bardzo wysoki poziom też artystyczny, kulturowy? Czy mogą mieć wartość? Czy mogą dawać, i to jest super istotne, czy mogą dawać cenne doświadczenie graczom? I to nie tylko, mm -hmm. że się dobrze bawimy, tylko, że to jest cenne doświadczenie. Mm. Mm -hmm. Skomplikowany temat i co to oznacza, Zostawiłbym ale... To pyta... Zostawiłbym to pytanie otwarte, bo to jest temat pewnie na jakiś kiedyś trudny podcast. Tak, ja też nie chcę, też nie chcę go roz, rozwlekać, ale, uważa... ale na pewno jest to dziecko, które się wylewa z kąpielą moim zdaniem, jeśli się całkowicie rezygnuje z gate gatekeepingu. I no co, czyli całość, tak naprawdę tej sekcji, myślę, że można podsumować na pewno tak dla mnie, że trzeba być też świadomym wartości, która w tym hobby jest i żeby nie obniżać, no, trzymać balans między tą poprzeczką, żeby nie była za wysoko, czy niepotrzebnie za wysoko, może właśnie, bo nie o to chodzi, żeby nie było jakiejś tej agresji i pogardy w tym pokazywaniu RPG-ów, ale żeby mieć szacunek i docenić to, to, czego bronimy, ze świadomością, że czasem ktoś będzie musiał dorosnąć do tego. Tylko no. Tak, albo może, albo może po prostu. Yy... Czyli, może że nie odpo... Czyli, że odpowiedzią na gatekeeping nie jest usuwanie bramy, tylko pomoc, pomoc w jej otworzeniu. Tak, tylko właśnie stawianie za was strażników, stawianie kogoś, kto mówi. Tu jest brama, za nią jest taka, takie miasto, możesz do niego wejść, ja ci pokażę, zaproszę. No, widzę, że jesteś tu nowy. Stary. <grymne> <grymne> zamiast, zamiast strażników, którzy stoją przy bramie, się śmieją i mówią: nigdy cię tu nie wpuścimy, jesteś taki głupi i brzydki, a my tam mamy miasto ładnych i mądrych. I co, ty tak kręcisz? Myślałeś, że możesz tu wejść? Nigdy w życiu. Wymień zakręcia czwartego poziomu, ewentualnie w Polsce bardziej. Wymień trzy klany. Uuu, i myślałeś, że tam należy do maskarady, kiedy to jest sabat? No, to nie Tego gatekeepingu było w Polsce Do dużo. Marili, ty śmieciu, tak. niegodny rybeków. Ja, ja się nie dziwię, że y, gatekeeping jest, y, że gatekeeping zostawił traumę i bronienie go w jakiejkolwiek formie nie chcę, właśnie dlatego to podkreślamy to. Nie bronimy gatekeepingu, tylko pewnej rzeczy, jakiej przy walce z gatekeepingiem, jakąś atakuje moim zdaniem niepotrzebnie, bo traumę gatekeepingu rozumiem mm. y, i absolutnie y, wielu ludzi to przeszło i to po prostu było głupie. I to zresztą robili ludzie, którzy. Mieli, byli wtedy młodzi i robili typowy gówniarski gatekeeping, tak. jaki się często robi w innych hobby. Tak. I, i, I pewnie sporo ludzi się odbiło, a sporo ludzi przeszło przez to, bo zbyt chcieli grać w RPG, ale został im niesmak, że kiedyś ktoś próbował im przytrzymać głowę w toalecie, właśnie pokazując, że nie są dostatecznie dobrzy, by pizzok porzeczkowy z kieliszka. Tak, tak, tak. E ja tu na zakończenie dodam na przykład, że, że dla mnie to są w ogóle w miarę świeże sprawy, bo my się wyda... jak zaczynałeś, jak zaczynaliśmy pod, podcast pożywaczy umysłów, to ja byłem w okresie zachłyśnięcia nie mainstreamowymi systemami i sposobami grania, i z jakoś nawet pogardą dla mainstreamu. Ona była też wynikała z tego, jak się czasem wyjdzie z patologicznego domu ze swojej perspektywy, to się na niego patrzy i, i się wszystko to widzi i się narzeka trochę za bardzo, bo się nie widzi cennych rzeczy, które tam były. Natomiast to też nie jest tak, że ja to wiedziałem od zawsze, tylko to, bo ktoś może mi zarzucić, że jak posłucha moich podcastów sprzed trzech lat, to. No tak, tutaj mówisz o tym szacunku, a tamtego nie słychać. To też jest to. Jestem w drodze, jak, jak wszyscy. Także też, ale, ale też mówię i też mówię z perspektywy tej drogi, że widzę owoce i widzę dobro tej drogi, akurat tych wniosków też na przykład. Także podpisuję się pod nimi ręką pewną i przekonaną. Mm -hmm. To co? Koniec. Chyba, chyba koniec. To co? Pozostało nam jeszcze pozdrowić patrona. Tak. Patronem, poza tym, że pozdrawiamy Pio, który to pytanie zaproponował w koncercie życzeń naszych patronów, to pozdrawiamy Pablo So, który tutaj gdzieś się na kanale nawet pojawia. Czasem możliwe, że. Pozdrawiamy Cię, Pawle. Pozdrawiamy, dziękujemy. No i wszystkich Was, którzy tego słuchacie, zapraszamy. Do słuchania innych naszych materiałów, podcastów, sesji, rzutów oka, do, do śledzenia nas przede wszystkim na YouTube, ale też na Facebooku, na Discordzie, jeśli lubicie brać udział w dyskusjach. Na Discordzie jest rozdyskutowany i tworzy całkiem, wydaje mi się, ciekawą społeczność, w której nie ma kwasów, nie ma toksycznych rzeczy. Myślę, że co jak co, ale możemy samych siebie głupio chwalić, ale naszą społeczność możemy chwalić tak. bez, bez żadnych ograniczeń, bez ogródek, bo jest super. No a jeśli naprawdę Wam się podoba to, co robimy, to zawsze możecie nas wesprzeć na patronite, zobaczyć, z czym to się wiąże, jak to wygląda i co. i Tyle. Idziemy spać. Do tak. zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. cześć.